Hej, 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 cześć, witajcie, jestem wasz y, youtuber czy coś. Zostaw y, wszystko, co zawsze proszę na filmach, dzisiaj tego nie powiem, mam taką nadzieję. Y, dzisiaj najpierw pójdziemy sobie do kopalni, później ogarniemy sobie może jakieś krówki, może Enchant, może nawet nether, bo mam obsydian w skrzynce, ale po kolei wam wszystko, ale to wszystko pokażę. Więc chodźmy do kopalni, w której kopaliśmy w poprzednim odcinku. Już Was tutaj zapraszam, y, więc idziemy sobie... Wy przez ten czas zostawiacie to, co zawsze proszę, ale dzisiaj tego jak zwykle nie powiem, tylko musicie się domyśleć. Domyślić, domyśleć. Jak zwał, tak zwał. No i tak, y, znalazłem sobie chyba cztery rudy diamentów. Y, pierwsza tak, tutaj nic nie było, a nie, przecież tutaj y, wczoraj albo przedwczoraj znalazłem diamenty, to tutaj od razu wykopiemy. No niestety fortunki na razie nie mam, ponieważ nie mam enchantu, ale y, uwaga mamy tutaj Pięć diamentów. Pięć diamentów to jest dobry wynik. Tutaj. A, tu mamy jeszcze jedne diamenty, tak. Tu mamy jeszcze jedne diamenty, które znalazłem. Czyli łącznie stąd mamy 9 diamentów i tam chyba nic nie ma, więc ja po prostu się cofnę. Pójdę drugim korytarzem. I w drugim korytarzu. Uwaga, uwaga. Zaraz sobie pójdziemy. W drugim korytarzu możemy znaleźć. Uwaga, uwaga. Ile tu było diamentów? O Jezu, tu chyba nie było diamentów, w kolejnym było, tutaj były, tak, tutaj na samym starcie mi się trafiły diamenty, a niestety tylko dwa, ja tego nie sprawdzałem bardzo dużo, ale wiem, że były. Dobra, tutaj, na. tak, wiedziałem, że tu są diamenty i to są chyba wszystkie, bo tam już mi się dalej nie chciało kopać, tam już nie ma tunelu, więc łącznie będziemy mieć plus minus 15 diamentów, myślę, że to jest taki wynik jak... Okej, okay, jak kopię żelaznymi kilofami bez fortunki. Aha, i jeszcze tutaj znalazłem, to. Nie, to więcej będziemy mieć z 20. Zapomniałem o tych diamentach, że ja tutaj prawie dwa pod rząd. Yy, dwie wiecie. Yy, skupiska o. No 21. o, więcej. 22 diamenty. No i tu już nic nie ma, więc możemy właściwie wychodzić z kopalni. 22 diamenty kopiąc z żelaznymi kilofami, to jest nawet git. Szczególnie że większość wykopałem praktycznie dziś, właściwie te tunele większość wykopałem dzisiaj. Jeżeli... Tam chyba dwa tunele tylko wykopałem wczoraj czy przedwczoraj, bo trochę odcinka nie nagrywałem. Także 22 diamenty, myślę, że to jest git wynik. No i co? Chodźmy sobie tędy, a, tu jeszcze w ogóle postawię sobie blok. Yy, dobra. Także dzisiaj chciałbym się zająć przede wszystkim tym, żeby zebrać krówki, wiecie, żeby skóra była do Enchantu. Yy, Teoretycznie mogę to zrobić właściwie. Teraz tak myślę, że przyjeżdżam mam wioskę. I teoretycznie w wiosce albo by były, chociaż nie wiem czy będą biblioteczki w wiosce, ale w każdym bądź razie, yy, nie wiem czy wiecie, ale można teoretycznie zrobić ten wiecie, te tanki yy, z biblioteczek tego villagera i on teoretycznie, jeżeli byśmy mieli jakąś farmę, która nam daje dużo emę, byśmy się trajdowali. To on by nam dał teoretycznie książki i chyba to by był lepszy pomysł, bo na przykład ogarnęlibyśmy sobie Fletchera, za który, powiedzmy, ściąłbym se na odcinku trochę drewna, co nie? I po prostu pokazał, jak na przykład kupuje biblioteczki w następnym odcinku, albo chociaż w tym. Właściwie ten odcinek mogę taki dłuższy trochę zrobić, pomontował. Zobaczymy, wiecie? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Zaraz pójdę jeszcze te diamenty do skrzynki odłożyć. I zaraz się widzimy, jak wymyślę jakiś pomysł odnośnie tej wioski. Dobra, widzowie, uznałem... Nie było mnie bardzo długo, tak, na pewno. <grym> po prostu zabiję jedną krowę, bo tam chyba mam dwie skóry w skrzynce u siebie. Zabiję jedną krowę, o ile znajdę kiedyś. I po prostu um, zrobię sobie jakiegoś villagera przejmę, dam mu prowincję, żeby miał tam sprzedaż, ogarnę sobie fleczera i po prostu nie wiem parę lasów po zet, pościnam pozetam, tak, chciałem po, powiedzieć pozetam, pościnam chciało o to mi chodziło um, więc zaraz sobie po, pościnam krowy ze skóry i z mięsa i ze wszystkiego także widzimy się jak może znajdę jakąś krowę, o widzowie, dynie widzę, tam dokładnie są dynie no krowy może nie znalazłem Yy, jaki ja mam w ogóle poziom trudności? Normalny, to o co chodzi? Dobra, nieważne, po prostu cyk Weźmy sobie te dynie Myk, cyk Dobra yy, No i dobra, mamy trochę dyni Właściwie dynie tylko i wyłącznie zbieram po to Jakbym chciał kiedyś mieć jakąś farmę No właściwie po to są dynie Aha, owce znalazłam, ale już krowy nie znajdę, co nie? No taki właśnie to jest świat minecraftowy Co jakbym dał? O, tu są świnki tylko krów nie ma ze wszystkich rodzajów zwierząt. No, może jeszcze kurczaków nie widziałem, ale o co chodzi? Dobra, może ja się. Nie, no z góry, nie wiem, czy tak zobaczę z góry. No, już krowczaki. Pokażcie się. Kurde, czemu ja muszę zawsze tak długo szukać krów? Ja rozumiem tego. Ja zawsze, jak mam jakieś światy, takie, to zawsze, ale to zawsze tworzę. E, ta, tworzę. E, zawsze. Jakoś tak dziwnie nie mogę znaleźć krów. W sensie, nie wiem, czy to ja może nie mam niefarta, albo sobie dam na, nie wiem, trudny i się nagle porespią. O, wiem jak możemy zrobić. One się porespią. Patrzcie, wejdziemy sobie na górkę i będziemy robić tak. ty W tych chyba są krowy często w tych lasach, ale nie wiem. W ogóle już jestem tak daleko od domu, że jestem w tych lasach. Okej. Okay. Patrzcie, zrobimy tak. A tam widać wioskę. Zrobimy sobie, patrzcie, o, pokojowy. Patrzcie, a... To tak mnie działa. Kurde. Widzowie widzę krowę, tylko żeby nam dała skórę, bo chyba to nie jest. O, nawet bliżej jest. Dobra. Uwaga, czy ty dasz skórę? A, nawet dużo dała, dwa. Dobra, to także teraz już widzimy się na pewno w bazie ja się zgubiłem. W ogóle widzowie przydałoby się właśnie dzisiaj zrobić ten full enchant. Po pierwsze, miecz jak widzicie, chciałbym sobie jak sobie już zrobić taki swajer aspektem może. O, dobra, jest wioska. Czyli, jakby nie widzimy się w bazie, bo was z wami teraz gadam. Może już teraz dojdziemy razem do bazy. Także, może i w następnym, albo jeszcze w jeszcze następnym odcinku, zrobię sobie już miecz taki fajny, żeby wiecie, że zaszczała mieć jakieś tam otworki, może jakiś łuk w przyszłości. No, zobaczymy. W każdym bądź razie chciałbym na pewno też kiedyś tą wioskę przerobić na taką lepszą. Bo jak wiecie, te defaultowe wioski są teraz na tych nowych wersjach ładne. Yy, nie wybuchaj triper, bo nie chcę stracić tam. Ale dużo tych mobów się na normalu respi. Dobra, szybko idźmy do tej bazy, prześpimy się i zobaczymy, co dalej. Okej, okay, widzowie, jak widzicie, teraz się to pozmieniało. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o faremce, którą zrobiłem specjalnie dla krów, właściwie. Wiecie, żeby mieć tylko i wyłącznie pszenicę. I możecie się zastanawiać, czemu niektóre są takie wyrośnięte, a niektóre nie, bo zabiłem szkielety i one mi dały. Dobra, ty się w ogóle. Nie powinny się tu pojawiać, w ogóle trzeba też oświetlić tą okolicę. Dobra, idziemy spać. Widzowie, yy, dobra, mamy wszystko co potrzebne. Teraz tak, bierzemy sobie cztery skóry, o Jezu czcina, zapomniałem kompletnie o trzcinie. Yy, potrzebuję dziewięć czcin, jest tu w okolicy czcina, czcina cukrowa, trina, kurde nie ma czciny, widzimy się jak znajdę. Widzowie, jest bohater, i tam drugi bohater, bo to, to chyba nie starczy. Więc szybko sobie pójdziemy po tą trzcinę. Po następną trzcinę i wracamy do domku. Jest i druga trzcina, także zbieramy sobie. Tutaj było wiele więcej trzciny. Trzcina to jest chyba najczęstsze słowo w tym odcinku. Albo skóra. Mniejsza z tym. Wracamy do bazy. Do domku właściwie. Albo nie, w sumie bazy. Patrzcie, jakie śmieszne drzewo tam jest. A nie, tego teraz nie widać. Bo się tak dziwnie wyrenderowało i. Tak, połowa jakby tego drzewa było, była widoczna, a to jest przecież moja górka, to bym to zauważył. <noise> więc śmiesznie by było, jakbym na takiej górce mieszkał. O nie, widzowie, zostawiłem drzwi otwarte do domu. Najgorzej, dobra, nie, no i tak. Dobrze, że jest dzień, bo tak to to by mi pewnie jakieś mopki po wchodziły do domku i by było niefajnie. A więc, jak widzicie, tworzymy raz, dwa, trzy na trzy książki i robimy to, się się robiło tak i tak. Książki, dokładnie. I teraz te książki. Mamy jednego bukszelfa i teraz się chyba pół płytki robiło i to się robiło jakoś tak albo tak. O, jest pulpit i teraz idziemy sobie zrobić y, mieszkanko dla naszego villagera. O, ja jeszcze jak widzicie mam tutaj obsidian, i jeden diament i właściwie perełkę, bo zabiję endermana. Y, wziąłem sobie 30 bruku, jakbym chciał mu jakiś domek robić. Właściwie wziąłbym trochę drewna jeszcze, żeby na przykład trapdory zrobić, to by było. Właściwie widzowie, z, z drewnem jest problem, no 4 wystarczy. Więc trzeba będzie później iść na jakąś wyprawę pod yy, I na przykład chciałbym jeszcze na przykład taką autostradę zrobić na przykład nad morze. To by było git. I nad morzem na przykład miałbym swój jakiś taki podziemny dom. Taką wizję miałem. To niezła wizja w gierce komputerów. Dobra, widzowie, jak widzicie, jesteśmy w wiosce, teraz szukamy naszego poddanego, który będzie. I będziesz nim ty, bo ciebie pierwszy zauważyłem. Daj dobrą prowincję. Albo czekaj, ja cię najpierw podkopię. Łopaty nie shit. Nawet nie mam kurde nawet craftingu w tej wiosce. Nie ma to co z tą wioską, nie tak. Jest tu gdzieś crafting, macie? Czy biedni jesteście? No i ja nie mogę. Nie mówcie, że tu craft. Dwie moje pochodnie oddawać. No. Ech, ci villagerzy. No, z czemu ja stawiam te pochodnie? Dobra, w sumie to jest taki nawet git pomysł, żeby kraść im pochodnie z wioski. No, gdzie oni mają te głupie pochodnie? A, pochodnie, za dużo pochodni. W tej skrzynce nic nie ma. Dobra, po prostu wykopię ten jeden klocek drewna Będzie ta wioska brzydziej wyglądać, no ale trudno się mówi. Um, mój rozwój jest chyba ważniejszy niż jakaś tam wioska. Um, zróbmy sobie szybko jedną łopatę, cyk. To sobie złączmy. Nie mam siekierki, więc niszczymy to łapką. Na fleksiowo, diamentowym kilofem. Dobra, ty, Menelu, A. No ty, ty w środku jesteś. Dobra, szukamy kolejnego, właściwie naszego... naszej ofiary. Aha, bo on do domu wszedł. Dobra, poszukajmy kogoś, kto będzie lepiej się sprawował. Ty, fajny kitek. Patrzcie, jaki fajny. Boi się mnie? Boi się mnie. Eee, drugi kitek. Kurde, ty masz prowincję. Ty, gdzie są ci villagerzy wszyscy? Dobra, idę do tego. Witam, już moim przyjacielem, pewnie? To, to git. Podkopujemy cię oczywiście. Nie! Nie wychodzimy. O dobrze, wskoczył. No to tak, zrobimy ci trochę większy dom. Cyk. Tutaj też ci zrobimy trochę więcej miejsca. O czekaj, bo ty jesteś na takim klocku. Jednym nie było, ładnie tak. Dobra, no i teraz trzeba po prostu patrzeć, jakie tu będziesz miał oferty. Mm, nie. o cóż się? Aha, ja siekierki nie wziąłem. Weź tu postaw crafting. Szybko co so zrobimy siekierkę, cyk. No, o co się? Bo cię nie chcę uderzyć. Aha, ja tam muszę wejść. Dobra, chodź. Yy, weźmy łopatę na razie, weźmy to. Dobra, odsuń się. Uwaga, co będziesz mieć? To serio? Łomień. Hm. Jakby był mending, to bym może innego znalazł, chociaż raczej nie. Dobra, odsuń się. Mm. No co z tobą mnie tak, gościu? No, odsuń się. Ja se zjem przy okazji. Żeby... Ej, właśnie, żeby tu drugi nie wszedł. Trzeba te drzwi zamurować. Kurde. Ty, ulańcu. Nie, nie wychodzisz. Trzeba te drzwi zamurować. Dobra. Yy, już u lańcu do ciebie idę. Proszę bardzo. Co masz? No nie, z gościu. Ja chcę od ciebie zwykłe książki. Co ty ode mnie chcesz? Yy, oddychanie. Nie, no książki przecież były jako pierwsze. No co jest grane, no. Dobra, widzimy się, jak znajdę książki. Nie chcę was tu. Dobra, są książki za dziewięć. I chyba biorę to. Wiecie, no chyba to biorę, dobra. Nie będę się tu dłużej mulić, czy jakoś tak. O, proszę bardzo. Na razie tu będziesz sobie siedział. Piecyk ci teraz niszczę, zamurujemy cię tym, żeby cię jakiś zombie nie wszedł, bo właściwie to jest możliwe bardzo. Rozmurujemy ci tu drzwi i tu będzie od dzisiaj twoja siedziba, czy coś. Więc ja muszę sobie znaleźć kolejny mój cel, którym będzie Fletcher. I... Tu jest jakiś gość z prowincji siema. Aha, tu w ogóle była tak blisko krowa. Siema, chcesz zostać moim fleczerem? Okej. Okay. No to czekajcie, muszę sobie ogarnąć fleczer, czyli cztery drewna, czyli zniszczymy sobie jeszcze raz domek. I oczywiście y, dwa flinty, czyli. Flint wear where, where are you? Czy jakoś tak, nie wiem. Y, gdzie jesteś, flinciorze? Kurde, nie mogę znaleźć tego gravelu. A zawsze był w wodzie. O, jest, dobra, nieważne. Dobra, uwaga, mamy jeden, mamy. Wiecie, w bazie nie byłam flinta, ale nie chcę się tam iść, więc o, no widzicie, jak szybko. Szybciej po prostu zrobić tak, niż iść do bazy, brać, wrócić tu i robić wszystko. Także mamy wszystko, wystarczy zrobić tak. Zaraz sobie pójdziemy do mojego craftingu, którego chyba nie wziąłem. Bo jest tam, w tym domku. I zaraz tu przyjdziemy po jakiegoś oponenta kolejnego. I myślę, że po prostu zrobię wam timelapse z kopania drewna. Yy, dobra, jesteś żywy. Aha, bo ty łóżka nie masz. oj, mam jedno łóżko. Proszę bardzo, śpij sobie. No, już będzie z tobą dobrze chyba. No, nie wypuszczę cię. Dobra, mmm, pocja tu przyszedłem, żeby zrobić flecher. Także cyk, cyk. Dobra, mamy sztuł łuczarski. I żeby się tylko patyki za EME trafiły. Gdzie wy jesteście manele robaki? Szczurzaki. Okej, okay, jest git. Także teraz po prostu yy, narobi sobie wciół siekier yy, i widzimy się, jak będę kopał siekierki. Tak, kopał siekierki. Co ja dzisiaj gadam? Kopał drewno oczywiście i później z tego robił patyki. Widzowie jeszcze tutaj przed całym timelapse, albo przed jakimś cięciem magicznym. Posadzam sobie jeszcze dostanie tą pszenicę. Widzowie zrobiłem sobie jeszcze lepszy miecz. Widzowie nie pokazywałem to, Wam tego, jak wykopałem te 26 sztuk drewna, czy tam desek. Nie, to, są, to jest drewno, nieważne. Ale yy, robi się noc, więc po prostu wiecie, żeby ten villager tam nie zmarł, nie zginął, to po prostu pójdę spać, nie? Bo zawsze jakiś zombie go zarazi, później będzie problem. Jeszcze sobie zrobiłem, yy, teraz jak po drodze jestem, to zrobiłem sobie trzy żelazne siekierki yy, i mieczyk żelazny, bo akurat miałem żelazo na stanie, które przepalało mi się przed odcinkiem. Uwaga, widzowie, teraz ja bym chciał wiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile jest yy, drewna właściwie patyków z dwóch, znaczy z jednego staka takich logów? Yy, to jest jakieś 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 emeraldów. Czyli potrzebujemy plus minus staka emeraldów, to jest. Jeszcze trzy staki takich logów, więc widzimy się już po całym kopaniu. 17 sekund time-lapse'u. Bardzo chciałbym Wam podziękować, że oglądacie tą serię. No i co? Yy, Zostaw wapkę w górę, subiekać z dzwonkiem. Widzowie? Czy ja dobrze widzę, czy to jest portal? Co? Yy, nie wziąłem kilofa, co prawda, żeby wykopać złoty blok, ale chyba tam przyjdziemy jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. A właściwie to nie muszę już robić żadnego cięcia, bo już właściwie kończę. Przyszedłem tutaj, bo już mi się drzewa kończyły, bo nie kopałem tych innych drzew. Nie kopałem tych drzew, jak to one się nazywają? Jasny dęby czy jakoś tak, nie wiem. W każdym razie jeszcze wykopię sobie to i jeszcze jedno drzewko, bo chcę mieć do domu jakieś tam drewno, a nie tylko dla Fletchera, prawda? No i myślę, że zobaczymy, co z tego będzie, nie? Ja już właśnie teraz idę i mówię jeszcze, myślę, że jak się wytraduje, zrobimy sobie enchant dzisiaj. Jakieś pomieszczenie do plus chciałbym prawda, przyjść tutaj jeszcze więc widzimy się już jak będę u fleczera. Właściwie kończyłem to cięcie jakbym przy że i witam tutaj CZEMU ci TO BY się, SIĘ ZMIENIŁO WSZYSTKO? Menel Rubaku Why? Właściwie nie wiem po co do ciebie przyszedłem Aha, bo ja się z tobą nie wytradowałem i to by się zmieniło Ym, dobra, idę do Flechera najpierw. Później do Ciebie przyjdę i będziemy kombinować. Nie tu zostawiłem południe, ale w sumie ich biedak ma światło trochę. Chodź fleczerze. O, jesteś tutaj. Yy, nie wiem, czy sobie drugiego fleczera nie zrobię. Bo wiecie, przydałby się coś, bo on mu się zaraz oferty skończą, właśnie. Ja mam tylko 16M. -e I z tego mam dwie biblioteczki, więc ja chyba sobie zaraz dr z drugiego flecera zrobię. Cyk, cyk, witam. Kurde, no, dlaczego? Dobra, rozwalimy ci to. Chodź. Odsuń się, bo cię zaraz zabiję przez przypadek. O, dobra. Yy, weźmy to tak. O. I jaką dostaniesz ofertę? Yy, są biblioteczki po 9. Spróbujemy tańsze. Wydaje mi się, że też było po 9, ale czekajcie. Mm, spróbujemy tańsze. Nie no, są po 9. Ale w sumie. No dobra, może być. Kupuję od Ciebie te biblioteczki, bo tańszych nie będzie. Jedynie mógłbym tu wpuścić zombiaka i dać na hard, żeby nie zginął, żeby mieć, wiecie, przeceny. Ale... Pff, nie, raczej nie. Dobra. Po prostu... Yy... a właśnie, ja stąd muszę jakoś wyjść. Yy... O, dobra, wychodzę sobie w taki oto sposób. Bajo, przyjdę tutaj, jak będę mieć Emma. Ty właśnie, a w ogóle gdzie ten Fletcher ma dom? Bo ja mu postawiłem gdzieś tu stoisko. Ty też jesteś... ryman. Który z was to Fletcher? Ty. Nie, ty jesteś... Gdzie Fletcher? Halo, Kartus? Halo? Yy, where Fletcher? Tu jest, dobra. Where are Fletcher? Nie, dobra. Where is? Dobra, nieważne. Yy, yy, dobra, mamy tu w sumie łuk. Nie no, na razie mu nie będę nic dawał. Yy, dobra, idę po prostu po drugiego yy, Fletchera. O, chyba już mam dwa? Nie, mam jedno, dobra. Yy, zaraz powinno być drugie, 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 drugie. Nie ma nic, serio? Tak długo nie dropię Powinno dropnąć już dawno. Yy. O jest, dobra. Yy, także mamy na fleczera. Zróbmy sobie od razu... Uuu. Ma ktoś tu crafting? Ktoś tu? Nie ma ktoś tu craftingu? A, i noc się znowu robi. Koks. A w sumie, ty, oni teraz właśnie... Będą mieć ten okres taki, że idą spać i później im się odnowi to. To właściwie git. Dobra, y, po prostu zróbmy sobie tu kolejnego Fletchera, który jutro się zajmę. Wrócę sobie do bazy. Prześpię się, bo nie chcemy, żeby nam zginął yy, Fletcher. Bo właściwie to on już jest trochę I ma tam jakieś, prawda... Yy, na przykład łuk ma, ale chyba to standardowe, więc w sumie nic by się nie stało. Ale wiecie, jednak wolę mieć... Wolę mieć tak. Dzień kolejny, nie liczę już tego ile dni mi to zajęło yy, ogarnianie tych villagerów, ale yy, już teraz jesteśmy praktycznie gotowi do, do całego przedsięwzięcia, yy, ogarniemy sobie dzisiaj już ten cały enchant. Myślę jak nie cały, no to większość. Yy, myślę, że jeszcze może by dało rady go zarazić, tego jednego fletchera, żeby po prostu nam Dawał... Nie, to nie jest fleczer chyba, nie? Ty jesteś jakiś inny rymasz jesteś. No to nie ty. Eee, chodźmy sobie szybko do tego gościa tutaj. Gdzie ty jesteś? Aha, oni się wszyscy śpią serio. Dobra, po prostu zróbmy tak. Wychodzić wszyscy, wychodzić, wychodzić. Co jest grane? Eee, Niekogo serio tu nie ma. Gdzie oni są wszyscy? No, wait a second. Eee, jest normalny. Jaki jest poziom? Normalny. O, wychodzi, wychodzi, wychodzi. Pobuda, pobuda. Pobudzie, pobudzie. Kurde, gdzie ty jesteś, Fletcher? Gdzie ty masz dom? No Manelu, Robaku, no... Gdzie on ma dom, ten Fletcher? Tu jesteś może gdzieś, nie. Zakładam, że on zaraz przyjdzie do swojego stoiska. Mogę tak też zakładać, wiecie. Wiecie o co chodzi? Yy, tu jest jakiś też rymasz to chyba. No kurde, Fletcher, zgubiłeś się, czy o co ci chodzi, no? Fletcher. Fletcher. Fletcher, przyjdź tu, menelu. No ja całą wioskę zaraz przeszukam i go nie ma. Tu? Nie. Tutaj? Nie. No to za ostatni badomek, który został. O, jesteś. No nie mów, że nawet, ale nie masz. Dobra, ja idę po prostu dać jakiemuś innemu prowincję. A jak nie będzie, to po prostu mu zabiorę tą beczkę jakiemuś... Farmiarzowi, farmowi, nie wiem. <laughs> farmiowi Dobra, chodź tu. Tobie zdaję permisję i ty zostaniesz moim nowym fleczarem. Chcesz? Spoko, że chcesz. Ty, w ogóle zażwir tutaj da się tam fajnie wymienić. Dobra, bo właściwie ja już nie mam patyków, muszę sobie ogarnąć. Cyk, sobie tworzymy patyki. No i się tradujemy z tobą. Ile dostaniemy EMA? Potrzebujemy chyba 18, żeby dwie biblioteczki. No to już mamy. Git. Ym... Wytrajdowałem się serio z całym moim tym? Nawet git. Ten, ten powinien zaraz wyjść. Ja idę się z nim wytrajdować. Za biblioteczki. Biblioteki. Uwaga, uwaga. Yy, za 9, tak jak zwykle. Mam trzy biblioteki od ciebie. To nawet git. W ogóle za 16 mogę szerokie ostrza. Może od, kiedyś od ciebie kupię. Nie wiem, zobaczy się. O, on coś robi. Może będzie kolejny. Będzie można kolejny. Tak, można, dobra. Także ja sobie szybko tworzę patyki. C no. ja nie chcę mi na drugą. Ta. Widzę, że fajnie sobie patyki stworzyłem. Dobra, jesteś nowy, widzę. Cyk. Uwaga, ile eme? Znowu 18 potrzebujemy. Dobra, jest 18. Yy, dobra. I ten drugi teraz będzie yy, mieć ten. O ile ja się nie mylę. Ty, on jest tak daleko, że mu to zdjęło, czy jak? Chodź tu drugi. Gdzie ty jesteś? Powinien być u siebie w domu. Jezu, czemu ty tu jesteś? Przynieś ci Fletchera? Dobra, jak sobie życzysz, to masz. Może coś to pomoże, jak mu przyniosę Fletcher, zobaczymy. Zdejmij mu to. Ale on chyba nie powinien, bo ja się z nim wytrajdowałem, więc nie powinno mu to z ten zlecieć, nie? Ale zobaczymy. Tu w ogóle postawię tę beczkę. Siema. Cyk. O, no jesteś, wystarczyło Ci pod nosem tylko położyć. Ej, to chyba nie starczy mi się wydaje. Dobra, chyba tak już wolę robić, niż klikać te przyciski całe. Ale chyba to nie starczy, chyba trzeba będzie więcej drewna. Tak mi się zdaje. Yy, trzeba będzie więcej na 100%, bo yy, to jest za mało. Mamy 37, za 37 ile u niego kupię? Siema kotek, co to u Ciebie? Rybę Ci trzeba dać, żebyś się nie bał? Dobra, chodźcie tu. Biblioteczka za 9. Kurde, ja nie wiem, czy bym tu ząbiaka mu nie wpuścił, żebym mi przeceny nie dał. 7 biblioteczek. A ile potrzeba na pełny enchant? Z 15 ponad, nie? Czekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, chyba. No to trochę trzeba. On znowu miał. Znowu Matan. Od nowy, tak? Nie, przecenę ma na 31. Ale. Idę znowu ścinać drewno, serio? No dobra, no to się widzimy, jak z, jeszcze trochę drewna zbiorę. Widzowie, u mnie już ten odcinek za dużo trochę trwa, więc y, jak już wiecie, może y, nie powiem tego co zawsze, czyli y, to co zawsze mówię pod koniec odcinka, no ale y, będzie, pewnie nagram teraz drugi odcinek pod rząd i wy już pewnie będziecie w drugim odcinku wiedzieć, y, jak mam 15 biblioteczek, plus minus, więc y, to co zawsze mówię pod koniec, LO320 ją.